witamy. Piątek, piątunio. No i tak, chill. Szantin w progu, niejako łoniej. Trochę biegaliśmy, tak jak wczoraj mówiłem. Dzisiaj testowałem prototyp nowych monków. 7,5 km w terenie. Spoko. Mam oczywiście kilka swoich uwag, które przekażę Alkowi w najbliższym czasie. Natomiast tak, dziś był plan, aby tą oto materię ściąć. Celem przekazania tych włosów na perukę. Właściwie o ścięciu myślałem już jakąś chwilę, natomiast pomyślałem, kurczę, fajnie byłoby, żeby coś z tymi włosami dalej się podziało. No, nie sztuka ściąć i tam, nie wiem, spalić, skompostować, wyrzucić do śmieci. Okazuje się, że po prostu są kobiety, dzieci, które czekają na właśnie takie włosy. Z takich włosów są robione później peruki i na przykład taka fundacja jak Rock and Roll, z którą się już skontaktowałem, bardzo chętnie przyjmie włosy, które są dłuższe niż 25 cm. I właśnie dzisiaj nawet byłem w jednym zakładzie celem zapytania, a nawet po prostu ścięcia tych włosów, ale okazało się, że zakład nie istnieje, więc po prostu w przyszłym tygodniu muszę podziałać, zadzwonić do Rzeszowa, zapytać, czy te zakłady, które z nimi współpracują, fryzjerskie, czy wciąż funkcjonują. I dlaczego w ogóle o tym mówię? No generalnie mógłbym to zrobić po cichu, nikomu nic nie mówić, prawda? Na pewno chodzi o to, żeby mówiąc właśnie o takiej możliwości, uświadomić większą część społeczeństwa, że to, co nam się wydaje już zbyteczne, powiedzmy, no nie, ktoś zapuszczał kilka lat włosy, okazuje się, już nie chce, ścina i po prostu po tych włosach nic nie ma, a mogą po prostu posłużyć innym, dzieciaki mogą mieć mega radochę, tak samo kobiety, które po prostu po chemioterapii same nie mogą mieć póki co własnych włosów, a tak po prostu mają elegancką, darmową perukę, więc stąd postanowiłem, że tak powiem, trochę tą sprawę nagłośnić, stąd ten pierwszy vlog w temacie właśnie włosów na perukę. Wczoraj wspomniałem o haśle daj włos, nie głos. Głos to trochę mało, ale też się liczy, więc jakby teraz daję głos w temacie tego, że już niedługo dam włos. Więc tak jak mówiłem, moimi włosami zajmie się Fundacja Rock and Roll. Jeśli zamierzałeś bądź zamierzałaś ściąć włosy, a masz długie powyżej 25 cm, to naprawdę warto pomyśleć o tym, żeby przekazać je no właśnie na taki dobry, tak zwany zbożny cel. Shanti chyba, że tak powiem, się zgodziła, wyszła. Może bała się, że będę chciał ją ogolić i jej hery gdzieś tam dalej przekazać. Co więcej, wczorajszy zakwas przemienił się w piękny hebuś, który wygląda właśnie tak.